Następny z serii najpewniejszy antidotum na czas lęku jest psalm 146. Halleluja, chwal duszo moja Pana. Alleluja i chwałę, która z serca ma wyjść na chwałę Bożą, właśnie to zawołanie Alleluja, chwal duszo moja Pana, ma być serca, które jest poddane Bogu. Tylko takie serce, które rzeczywiście czuje radość w Chrystusie i tym przez to jest posłuszne Mu i idzie za Nim wszędzie, wtedy jest prawdziwe, dlatego że ta chwała z człowieka idzie jakby na Boga. Bóg odbiera tą chwałę, bo przez człowieka dokonuje dzieło, które On chce dokonać. Wtedy prawdziwa jest chwała i duszo moja chwal Pana. Wtedy rzeczywiście jest chwała serca pełnego miłości Jego, Boga. Chwała oddana Bogu. Ta chwała wraca i człowiek woła takim sercem z radości, że chwal duszo moja Panu, alleluja. To jest ten mechanizm. Jeżeli nie ma tego poddania serca Bogu, to wtedy to wołanie to jest to tylko fajne pieśni. Można tylko sobie pośpiewać, potupać nogami, pośpiewać przyjemnie, ale to nie jest chwała Boga. Chwała Boga, największą chwałę, jaką Bóg odbiera, jest napisane w 15 rozdziale Ewangelii Jana, gdzie tam związane z więzią z Bogiem, mocnej więzią, czyli do krzew winny, porównanie, jest wtedy, kiedy człowiek co robi? Kiedy człowiek się staje uczniem i wydaje wiele owoców. Który staje się uczniem Bożym i ma świadomość, że jest uczniem całe życie do końca. On nie jest żadnym nauczycielem. Może mieć dar nauczania w tym czasie i może przekazywać to, co sam się uczy, bo wtedy jest największa moc tego przekazu. Jeżeli ja się coś uczę, to w tym czasie, kiedy ja przekazuję, okazuje się, że największa moc jest oddziaływania. Nie wtedy, kiedy ja się nauczę teoretycznych rzeczy i ja te teoretyczne rzeczy powielam i powtarzam innym. To nie ma mocy. To nie Boże dzieło. Ale kiedy ja mówię to, czego się sam uczę w danym momencie, przeżywam to, wtedy ma największy przekaz. Oczywiście do tego dochodzi jeszcze moc Ducha Świętego, która jest niezbędna do tego, żeby przekonać serce ludzkie i tak dalej, zmienić. I wtedy jest ta pełnia. I wtedy rzeczywiście jest połączone siły ludzkie, Boże z ludzkimi i wtedy ta moc jest największa. A więc chwal moja duszo Pana, alleluja. Będę chwalić Pana, póki żyję. Będę śpiewał mego Bogu, póki będę istniał. Więc jest tu pokazane, że ta chwała Bogu, ten śpiew, który wychodzi z serca tego właśnie czystego, tego, które jest poddane Bogu, oczyszczone z grzechu, które ma radość prawdziwą w Chrystusie, to ma największy skarb. Bo to serce jest wtedy uczniem, które wie, że się uczy cały czas i wydaje wiele owoców, czyli wydaje owoce Ducha Świętego. I, czyli inaczej chodzi i doświadcza Królestwa Niebiańskiego, które będzie jeszcze w pełni dane ludziom, ale w tej chwili doświadcza na tym etapie, będąc tu jeszcze w świecie grzechu, doświadcza go. I tego Bóg chce dla każdego z nas, żebyśmy tak oddawali Jemu chwałę, żeby to był główny moment oddawania chwały. To jest życie nasze, natomiast dopełnieniem są słowa. Słowa, które są też istotne, które idą w parze z tym, za życiem, wtedy one mają moc. Dlatego, że one są pod działaniem Ducha Świętego i wtedy są wypowiadane. Bóg daje mądrość, co komu powiedzieć, w jakim czasie komu co przedstawić. Dlatego Salomon pisał, że jakie to jest błogosławieństwo, kiedy odpowiednie słowo w odpowiednim czasie padnie. Ale żeby tak się stało, to Duch Święty musi nami kierować. Musimy być naprawdę dziećmi Bożymi, i Duch Święty musi nami kierować. Dlatego, że jeżeli nie kieruje Duch Święty, to no niestety dziećmi Bożymi nie możemy być, jeżeli nami nie kieruje. Jeżeli wcale nami nie kieruje. Co innego jest, kiedy upadniemy na chwilę, ale nami kieruje Duch. Wtedy, jak to w Rzymian w 8 rozdziale jest napisane, jest to pierwszy element takiej jakby definicji, kim jest dziecko Boże, co to jest w ogóle dziecko Boże, jaka jest definicja dziecka Bożego, tam ona jest zawarta, że to są ludzie, których Duch Święty prowadzi. A później Abba Wojcze wołają i nie czują lęku, to jest bardzo ciekawe, i na końcu jest napisane, że ci, którzy współcierpią z Jezusem, którzy cierpią z Jezusem na Jego chwałę, wtedy są, naprawdę mogą się nazwać i później są współdziedzicami przez to Jezusa,
wtedy mogą powiedzieć, że są dziećmi Bożymi. Którzy najpierw mają świadomość swej nicości, a później tego, że Bóg właśnie dlatego nicości, bo wtedy człowiek jest otwarty na Boga i pragnie czystego serca, wie, że bez Boga nie może kroku nawet zrobić. A szczególnie w czasie takim jak dzisiaj, kiedy stąpamy po zaczarowanym terenie szatana. Szczególnie w takim czasie. Więc to jest bardzo ważne i będę już chwalił Pana, póki żyję. Więc póki żyję, ja mam być uczniem, ja mam wydawać owoc, ofity, póki żyję. Nieważne, jaki wiek posiadam, czy jestem młody, czy jestem stary, czy jestem w pełni wieku, czy mam już swoje lata, czy jesień życia, to nie ma znaczenia. Nie ma tutaj przerwy. Tu jest napisane, póki będę istniał i póki będę żył. Dawid to bardzo dobrze rozumie, więc myślę, że to jest też, żebyśmy zrozumieli to. Opuszcza go duch i wraca do... Przepraszam jeszcze, trzeci werset. Nie pokładajcie ufności we władcach ani w żadnym synu ludzkim, u którego nie ma wybawienia. Opuszcza duch i wraca do swojej ziemi. W tymże dniu giną wszystkie jego myśli. Człowiek jest tylko prochem. Jeżeli pokładamy nadzieję w prochu, no to przeminiemy tak jak i ten proch ludzki, bo dlatego, że proch, jakim my jesteśmy sami, pokłada nadzieję w drugim prochu, który też jest tylko prochem. Więc oczywiście wiadomo, że to jest bezsensowne, dlatego, że nadziei nie można w prochu pokładać, bo proch jest prochem i my też sami wrócimy do prochu, jak jest napisane, nasze ciała. Oczywiście później zmartwychwstaną, jeżeli zwyciężymy, jeżeli oczywiście oddamy życie i będziemy mieli jakby świadectwo dać. Chyba, że za życia doczekamy Jezusa, wtedy no nie będzie tego procesu śmierci tej fizycznej. Będzie przemienione ciało, więc to będzie coś niesamowitego. Ci, którzy za życia jeszcze doczekają, wytrwają, przeżyją to, tę dolinę cienia śmierci i Bóg akurat w ich przypadku stwierdzi, że oni mają być żywi i doczekać żywo Jego przyjścia, więc tak się stanie. Więc to będzie też niesamowita rzecz, bo oni nie doznają śmierci po prostu fizycznej. Więc to będzie coś cudownego, nie obejmie ich, ale to nie gra roli, czy ja doświadczę, czy nie doświadczę. Ważne, żebym wypełnił wolę Boga, bo i tak żyć wiecznie będę. Więc to jest to, tu o to chodzi. Dlatego, że zobaczcie, i tu jest opisane, że mamy nie opuszczać, tak jak tu jest, wraca do swojej ziemi, w tymże dniu giną wszystkie jego myśli. Tak. Człowiek jest tylko prochem i my nigdy nie mamy polegać na jakimkolwiek człowieku. Znaczy zupełnie mu ufać bezkrytycznie po prostu i być zapatrzony w człowieka, być zachwyconym człowiekiem. Jakimkolwiek, najwspanialszym, my nie możemy być zachwyceni człowiekiem. Mamy być zachwyceni Bogiem. Jeżeli przez Niego widać Boga i emanuje Duch Święty, że On jest pod natchnieniem, to tak, możemy być zachwyceni Bogiem, który kieruje Nim. I Bogiem tylko mamy być zachwyceni, czy który kieruje Nim, czy w ogóle Bogiem. Tak, to tak, ale nigdy człowiekiem. Jeżeli sobie pozwolimy na taki luksus zachwycenia człowiekiem, to będziemy na nim polegać. A to niestety będzie naszym przekleństwem, jak jest zapisane w 17 rozdziale Jeremiasza. To będzie naszym przekleństwem. Więc mamy mieć świadomość, że ludzie my mamy szanować, ludzi mamy się modlić, mamy szacunek okazywać, ale nigdy nie mamy się zachwycić człowiekiem i po prostu polegać na nim. My mamy polegać na Bogu, my mamy zupełnie ufać Bogu, natomiast do człowieka zawsze mamy mieć ograniczone, mieć świadomość, że człowiek jest tylko cieniem, tylko prochem. Że człowiek jest tylko przemijającym czymś, prawda, jak trawą, jak Biblia mówi, która jest jak kwiatem, który zakwita i później no, więdnie. To jest człowiek, to jesteśmy my. Oczywiście bez Boga, z Bogiem zwyciężymy, nawet jeżeli zwiędniemy tutaj, prawda, i będziemy musieli oddać życie, to i tak życie wieczne mamy zagwarantowane. Natomiast jest tutaj, że duch opuszcza go i wraca do ziemi, czyli właśnie w tymże dniu. Czyli ten duch, który opuszcza człowieka i on wraca do Boga, to jest ten proces śmierci, prawda? W której nie ma żadnej duszy jakiejś nieśmiertelnej. Proces śmierci, gdzie jest wyraźnie napisane, tak jak jest stworzenie, taki jest odwrotny proces śmierci. Stworzenie to jest, Bóg wziął, ulepił proch i tchnął iskrę życia w niego. Więc gdzie tam jest opisana jakaś dusza nieśmiertelna, która krąży w chrześcijaństwie, to mnie zastanawia, bo tam nie ma w ogóle przestrzeni na takie coś. Nie ma na
coś takiego, że coś jest nieśmiertelne. My jesteśmy zupełnie śmiertelni. Bez Boga jesteśmy totalnie śmiertelni. Nie mamy nic w sobie, ani jednego elementu, który byłby nieśmiertelny. Natomiast wiara, że coś takiego istnieje, to jest wiara pogańska, ale tak naprawdę pochodząca z ust samego szatana z Edenu, który powiedział, że na pewno nie umrzecie, kiedy zwodził naszych prarodziców, kiedy powiedział, na pewno nie umrzecie. I to jest echo jego słów. To jest stuprocentowe i dlatego my wierzymy, dużo chrześcijaństwa wierzy w to, że jest jakaś dusza nieśmiertelna, większość zdecydowana chrześcijaństwa i pogańskie religie, że jest jakieś życie pozagrobowe, dusza nieśmiertelna. Oczywiście Biblia to neguje, i mówi, że tego wcale nie ma. I tu jest pokazany proces odwrotny, czyli śmierć, kiedy już został stworzony, to proces odwrotny jest taki sam, czyli wraca z powrotem do Boga dech, który Bóg go dał, tchnął w ten proch, w ten ulepiony proch, a proch się z powrotem rozkłada, czyli staje się ciało prochem. I nic ponad to. To jest takie proste, zwyczajne. Dlatego Salomon napisał w Koheleta, że nie różnimy się wcale od zwierząt pod tym względem. Pod tym względem. Śmierci i stworzenia. Nie różnimy się. Dlatego, że mimo, że człowiek jest koroną stworzenia, to pod względem właśnie stworzenia nie różni się od zwierząt, bo też ma ciało jak zwierzęta, też tylko tyle, że może nie mieć tej właśnie tych myśli, poczucia, tej moralności, tej duchowej takiej sfery, ale posiada jakąś tam psychikę, instynkt i posiada ciało. I pod tym względem nie różnimy się i tak samo jest dech życia był, tak samo ulepione są z prochu zwierzęta i też dech życia w nich jest włożony i też gdy zdychają, to tak samo się to dzieje jak u nas. Pod tym względem nie różnimy się wcale. Nie ma żadnej tam jakiejś tam duszy, coś prosperującego, a dusza według biblijnego ujęcia to jest albo cały człowiek, albo jego psychika. Ale idąc dalej, czyli tu mamy wyraźnie pokazane, że zginą wszystkie jego zamysły. I to potwierdza też Salomon w Księdze Koheleta, czyli właśnie tam jest wyraźnie napisane, nie ma nic po śmierci. Człowiek po prostu nie istnieje. On jest w niebycie, dlatego że dech jest u Boga, a ciało wróciło do ziemi. Nie ma. Nie ma żadnego życia jakiegoś pozagrobowego. To jest wszystko fikcja, to jest zwiedzenie, które wymyśla wróg dusz, żeby człowiek myślał, że jest kimś wyżej niż jest. Że ma sobie coś nieśmiertelnego, i że jest jakby równy Bogu, bo nieśmiertelność oznacza równość Bogu, bo Bóg jest nieśmiertelny, ale w Biblii jest napisane, że jedyny, który ma nieśmiertelność, to tylko Bóg. Więc to jest pewnego rodzaju chęć zrównania się, którą szatan chciał mieć z Bogiem, zrównać się z Bogiem i dlatego on to włożył ludzi w myśli i ludzie to powielają i ludzie w to wierzą, ale to jest element wywyższenia człowieka do rangi Boga, bo tylko Bóg ma atrybut nieśmiertelności, natomiast żadne stworzenie tego nie ma. Jeżeli ja wierzę, że mam duszę nieśmiertelną, czyli jakbym się chciał zrównać, nawet poświadany, nawet nie wiedząc o tym, nawet nie zdając sobie sprawy, właśnie chcę się zrównać z Najwyższym, bo mam coś nieśmiertelnego. Czyli nie jestem zależny całkowicie od Boga, moje życie nie jest zależne od Boga, tylko i wyłącznie od Boga, ale ja mam w sobie coś niezależnego, jestem sam w sobie nieśmiertelny, czyli tak jak Bóg istnieje, który ma sam w sobie życie i ma nieśmiertelność. A my jesteśmy tylko stworzeniami, które jest zależne, nie mamy po pierwsze życia samym w sobie, a drugie jesteśmy śmiertelnymi przez to. Więc to jest bardzo ważna jakby nauka biblijna, gdzie większość chrześcijaństwa idzie za tym pogaństwem, za tymi słowami szatana, gdzie właśnie uważa i za tym wywyższeniem się jako człowiek. Ale to są, jeszcze raz, to jest echo słów szatana, których on chciał się zrównać z Najwyższym i Biblia o tym też daje wyraz, a człowiek też przez to podświadomie, nawet nieświadomie, po prostu też się wywyższa, przyjmując taką naukę. Niezależnie od tego, jak to będzie chciał tłumaczyć, jakimi tam innymi rzeczami pozabiblijnymi, to Biblia, czy apokryfami, które zostały dodane do Biblii później, to są rzeczy wtórnokanoniczne, jak jest napisane, które nie pasują w ogóle do Biblii, ani stylem pisania, ani nawet naukami, które się przeczą Biblii nieraz. Więc kanon oryginalny Pisma Starego Testamentu wynosi 39 ksiąg, hebrajski kanon i nic więcej nie ma. Żadnego 13 rozdziału Daniela nie ma, to jest oryginalny kanon. Natomiast wszystko, co jest pododawane już później, nie wiadomo kiedy tak do końca, jest to dodatek. A w Biblii jest napisane, że cokolwiek człowiek będzie kombinował ze Słowem Bożym i będzie chciał coś dodać lub ująć, to jest napisane, że jeżeli coś doda, to plak mu Bóg doda, a jeżeli coś ujmie, to ujmie mu z drzewa żywota.
To też jest napisane w Apokalipsie pod koniec wyraźnie. Bóg powiedział, nie ma kombinowania ze Słowem Bożym, dlatego że Słowo Boże jest doskonałe. I człowiek nie może kombinować przy tym, zmieniać, tak jak przykazania zostały zmienione przez Kościół katolicki. Nie może kombinować, cokolwiek zmieniać, cokolwiek wykrzywiać, dlatego że robi to tylko, i to jest dzieło na pewno nie Boga, a dzieło jego przeciwnika. Czyli to jest złe, to jest zło. Idąc dalej, błogosławiony ten, kogo pomocą jest Bóg Jakuba, kto nadzieję pokłada w Panu jego Bogu. Więc znów jest to pokazane, że przekleństwem jest poleganie na człowieku, to co jest tam w Jeremiaszu 17 rozdziale opisane, natomiast błogosławieństwem jest poleganie na Bogu i wtedy przynosi wiele owocu taki człowiek, bo jest napisane, że to drzewo, które rośnie nad tą wodą, to jest ten człowiek, który polega na Bogu, to jest jak drzewo, które rośnie nad wodą, które ma ciągle piękne liście, wypuszcza i owoce. Do końca swoich dni wypuszcza te owoce. To, co właśnie tutaj, będę chwalił Pana, czyli będę tymi owocami szafował Bożymi, Bóg będzie mnie wykorzystywał do końca moich dni. Na ile będzie mnie mógł wykorzystać, na tyle mnie wykorzysta, ale to już od Niego zależy. Ale najważniejsze, żeby nasze serce było w pełni podane, żeby mógł nas w pełni wykorzystać, na ile może. Dlatego jest napisane, że błogosławiony kogo, czyli szczęśliwy, kogo pomocą jest Bóg Jakuba, kto nadzieję pokłada w Panu jego Bogu. Nadzieja nasza być zawsze ma być w Bogu i pomoc zawsze jest. My nie mamy się bać czegokolwiek poza Bogiem. My mamy się bać Boga. Bo jest napisane, że tego, kto może zatracić duszę i ciało, wszystko. Natomiast naszą psychikę, naszego ducha, wszystko może zatracić Bóg, dlatego że wszystko w Jego rękach to jest. Jeżeli cofnie i w niebyt pójdziemy, bo tak wybierzemy, wtedy stracimy wszystko. Natomiast szatan nie może nam zabrać czego? Zbawienia. Nie może nam zabrać psychiki, nie może nam zabrać charakteru zmienionego przez Boga. Szatan może nas tylko wystraszyć, żebyśmy się nie trzymali Boga i żebyśmy się bali rzeczy tu ziemskich, bali się jakichś koronawirusów, bali się jakichś innych spraw, bali się jakichś wojen innych, bo będą jeszcze inne różne rzeczy, które będą się nawracać, ale o to chodzi, żebyśmy się na tym skupili. Nie na Bogu, tylko na tym. Ale my mamy być jak Piotr, który idzie i patrzy się cały czas w Jezusa i idzie po wodzie. I nie mamy się oglądać na boki, jak on się obejrzał. Właśnie w tym nie, bo wtedy wpadniemy w tą wodę, jak on wpadł. Ale mamy się cały czas patrzeć na Jezusa, czyli cały czas trwać w łączności z Nim. Cały czas mocno mieć prawdziwy kontakt i serce poddane Jemu. Wtedy to jest ten wzrok wpatrzony na Jezusa, ten duchowy. Jest to bardzo ważne, dlatego że szczególnie w tym czasie jest to bardzo ważne, że my stąpamy po takim zaczarowanym terenie, czyli tak jakbyśmy szli po tej wodzie. My idziemy cały czas po gruncie bardzo, bardzo niebezpiecznym, bo woda też jest niebezpieczna. Iść po wodzie to wiadomo, cud od Boga, bo się po wodzie normalnie nie da chodzić. Ale on jest bardzo niebezpieczny, że w każdej chwili, jeżeli wzrok weźmiemy na bok, to wpadamy. Tak jak właśnie Piotr wpadł w tą wodę, tak samo my wpadniemy po prostu w grzech. My wpadniemy w rozpacz, my wpadniemy w lęk, my w psychozę i w inne rzeczy po prostu, które możemy wpaść. Natomiast Bóg wyraźnie mówi, że jak nie polegasz na ludziach, dlatego chcę powiedzieć teraz bardzo wyraźnie, poleganie na mediach, które mogą manipulować, poleganie na innym człowieku i bezkrytycznie przyjmowanie tego jako pewnik, jako stuprocentowe, jako wszystko pewne, powoduje u człowieka, może wywołać totalny lęk, psychozę i tak dalej. Dlatego, że manipulacja, jaka jest poddawana, ciągła, człowiek, kiedy to słucha, nasiąka się tym i po prostu on później zaczyna jakby dostawać potwornego lęku, a za tym idzie psychoza, zaczyna się zachowywać nieracjonalnie. Oczywiście on sam uważa, że się racjonalnie zachowuje, ale otoczenie widzi, że się zupełnie nieracjonalnie zachowuje. Po prostu dlatego trzeba tego unikać dzisiaj, szczególnie w tym czasie, jakim w ogóle, ja mówię o całym czasie, już nie mówię teraz tylko o czasie tego teraz obecnym, w którym przeżywamy, chwile, któreśmy nigdy nie przeżywali, ograniczenia nam wolności, totalne ograniczenia wolności, bezprawnej, tak. Mogę to powiedzieć, dlatego że możecie posłuchać Rzecznika Praw Obywatelskich, ale to jest tylko na marginesie, bo ja nie chcę o tym mówić, ale możecie poczytać Rzecznika Praw Obywatelskich w Polsce, który wyraźnie pisze, gdzie są łamane nasze prawa. Wyjścia z domu, łamanie praw wyznania, to są i wiele innych, łamane prawa, po prostu podstawowe prawa ludzkie, które są tak ważne, że nie może o tym decydować jeden minister.
Konstytucja o tym mówi wyraźnie. A tutaj jeden minister to neguje, co chce, to robi, a wykorzystując tylko tak zwany lęk ludzi przed koronawirusem. Ja mówię to tylko dlatego, żeby zobaczyć proces manipulacji i to mówię, Rzecznik Praw to pisze, pisał i będę to też upubliczniał, że jest totalna manipulacja nas jako ludzi. I musimy to wiedzieć. Ja to tylko mówię w kontekście tutaj, bo chcę wychwalić Chrystusa, nie chcę się skupiać na tej sytuacji ani na tym, co się dzieje, ale chcę tylko zaznaczyć, właśnie tak na marginesie chciałem to wypuklić, żebyśmy się nie bali, bo tak naprawdę w większości to jest manipulacja, które my ulegamy, bo my wierzymy bezkrytycznie mediom. Wierzymy, łapiemy to wszystko, wierzymy liczbom, które są podobne, wierzymy we wszystko bezkrytycznie, że dzisiaj świat jest taki uczciwy, taki prawdomówny, taki wspaniały, a mnie dziwi, że my jako wierzący wierzymy tak w to. My wierzymy w czasie, kiedy mamy świadomość, że szatan zbiera szereg i że robi już końcówkę wojny, jakby ta wojna dochodzi do punktu kulminacyjnego, a my tak wierzymy temu systemowi świata, światu, mediom, innym, bezkrytycznie. Mnie to zadziwia wręcz, no ale tak jest i każdy, kto tak wierzy, no, będzie rozczarowany w konsekwencji, będzie bardzo rozczarowany, bo później się okaże, że jednak był okłamany, ale on teraz w to wierzy, jest przecież przekonany, że absolutnie media nie mogą kłamać, wszystko jest obiektywne, wszystko jest wspaniałe. Nie wiem, na jakiej podstawie jest ta wiara, bo dla mnie wiara to jest Boga. Tu mam podstawę, że Bóg jest prawdą. Natomiast ten świat, że on mówi prawdę, nie wiem, na jakiej podstawie kto może twierdzić, że świat mówi prawdę, który prowadzi szatan, ojciec kłamstwa. Mnie to w ogóle zadziwia. Szatan, ojciec kłamstwa prowadzi to, a my bezkrytycznie wierzymy, jak mówi prawdę. Nie my polegamy na Bogu, ale polegamy na słów, często na człowieku, właśnie na słowach mediów innych. Słuchajcie, musimy się opamiętać. Naprawdę. Zwrócić się do Boga i na Nim polegać. Bóg jest prawdą. I Bóg nam pokaże, gdzie jest kłamstwo, gdzie jest manipulacja, to wszystko. Biblia mówi nam wyraźnie, że my żyjemy w czasie, kiedy kłamstwo jest normalną bronią ludzką i ludzie się posługują. I to nie tylko ludzie zwykli, ale rządy, wszystko się posługuje tym. Kłamstwem, manipulacją. Ja nie mówię, że zawsze, wszędzie, że zawsze tak jest. Żeby ktoś mnie nie zrozumiał źle. To nie jest, oznacza, że wszyscy są totalnie zepsuci, wszyscy tylko kłamią i tak dalej. Nie. Jestem daleki od tego. Chodzi o to, że po prostu, żebyśmy zrozumieli, że my żyjemy w takim czasie, gdzie to jest częste, bardzo częste. I my nie wiemy, kto mówi jak, dopiero po czasie możemy się przekonać. Tak jak było za czasów Jeremiasza. Byli też już fałszywi prorocy, którzy przychodzili, którzy głosili piękne kłamstwa. I ludzie wierzyli. I król wierzył im, bo chciał wierzyć, bo to było zgodne z jego zepsutym sercem, z jego lękiem, który miał w sercu. I w nas też, jeżeli jest lęk, to będziemy słuchać ludzi, którzy nam będą pielęgnować ten lęk, którzy będą nam podbudzać ten lęk, a nie ludzi, którzy powiedzą, że to jest kłamstwo, to nie jest prawdą. Nie będziemy chcieli takich słuchać, bo będziemy uważać, że nie, ten lęk będzie powodował w nas, że nie, my musimy słuchać tamtych, oni mówią prawdę. I ludzie słuchali tak samo fałszywych proroków. Za Jeremiasza, poczytajcie sobie Jeremiasza, poczytajcie sobie, jak fałszywi prorocy, i Bóg mówił o nich, że nie posłałem ich, a oni przychodzą i mówią. Oni zwiastują pokój i bezpieczeństwo. Oni mówią wam o bezpieczeństwie, a bezpieczeństwa nie ma. I dzisiaj mamy to samo. Jeżeli ktokolwiek dzisiaj woła pokój i bezpieczeństwo, to jest to zwiedzenie. Nie ma żadnego pokoju i bezpieczeństwa. Dzisiaj jesteśmy na wojnie, który punkt kulminacyjny. Jesteśmy w czasach ostatecznych. Musimy to, kochani, zrozumieć. Jest to bardzo ważne, co w tej chwili powiedziałem. Niech każdy sobie sam w sercu to przemodli z Bogiem, niech klęknie na kolanach, niech zawoła: Boże, utwierdź mnie w tym. Proszę bardzo. To nie chodzi o to, że macie mnie słuchać. To nie chodzi, że jakiegokolwiek człowieka, ale sami macie to zbadać. Sami macie paść przed kolana na Bogiem i wołać do Niego, żeby On zmienił wasze serca, żeby On dał w nas, włożył to przekonanie, to wewnętrzne, tą wiarę, ufność. Przede wszystkim i poleganie na Nim. Nie na człowieku. Pamiętajmy. Bo dzisiaj jest bardzo mocne poleganie na człowieku, nawet w tej sferze, i w tej sferze największej, o której przed chwilą mówiłem. Ale idąc dalej, który oddaje sprawiedliwość pokrzywdzonym i daje chleb głodnym, Pan uwalnia więźniów. Oddaje sprawiedliwość pokrzywdzonym. Słuchajcie, jesteśmy pokrzywdzeni, jesteśmy krzywdzeni i będziemy jeszcze mocniej, ale jest napisane, że nawet jeżeli są prawa człowieka łamane, bo to jest w trenach jeremiaszowych napisane, w Lamentacjach, że jeżeli nawet, to Bóg to widzi i Bóg osądzi sprawiedliwie. Dlatego ja jestem spokojny. I dlatego ja nie walczę z nikim. Ja nie walczę z nikim w sensie jakimś mieczem, rewolucją.
Absolutnie. Dlatego, że ja wiem, że Bóg po prostu, a jeżeli już to pokojowa ewentualnie manifestacja, tak pokojowa, natomiast jako protest, protest pokojowy, ale nie żadna walka. Dlatego, że ja mam świadomość, że Bóg jest sędzią i to Bóg będzie sądził i On będzie sądził sprawiedliwie. Tak jak jest napisane, On odda każdemu według jego uczynków. Dlatego tu pisze, że zobaczcie, który oddaje, zobaczcie, że to Bóg, który dochowuje prawdy na wieki, który uczynił niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, który dochowuje prawdy na wieki. To Bóg jest prawdą, On uczynił niebo i ziemię, wszystko, dlatego ja, właśnie, On jest prawdą i tu jest to zaznaczone, On jest prawdą. My mamy żyć w prawdzie, kochani, nie w kłamstwie. My nie mamy żyć w tym systemie, w tym kłamstwie. My nie mamy się słuchać tego systemu, tego kłamstwa. My mamy wyjść z tego świata. My mamy słuchać Boga. On jest naszym zwycięzcą. On jest prawdą. Jezus jest prawda, droga i żywot. Musimy o tym pamiętać. Dochowuje prawdy na wieki, bo On jest prawdą. Który oddaje sprawiedliwość pokrzywdzonym. Odda nam tą sprawiedliwość. Wszystkim pokrzywdzonym odda sprawiedliwość. Przyjdzie ten czas. I ja dziękuję Bogu, że Bóg jest sprawiedliwością, że podstawą tronu Jego jest prawo i sprawiedliwość. I że jest miłością, miłosierdziem, ale jest też sprawiedliwością. Odda każdemu według. Nie ja mam, nie do mnie należy. Ja mam okazywać miłość, ja mam głosić turianiński chleb żywota, ludziom zanieść chleb. I dlatego dwie skrajności, o których musimy bardzo dzisiaj unikać. Jedna to jest wołanie pokój i bezpieczeństwo, gdzie Biblia wyraźnie pisze, że będą wołać przy końcu pokój i bezpieczeństwo i nagle przyjdzie na nich zagłada. Cały świat woła pokój i bezpieczeństwo. Jeżeli my wołamy pokój i bezpieczeństwo, to wołamy to, co świat. My się łączymy ze światem, w tym samym głosem mówimy. A my nie mamy mówić tym samym głosem. Natomiast druga skrajność jest wołanie do rewolucji, do jakichś emocjonalnych czynów. Nie. Ale z drugiej strony trzeba jasno powiedzieć, w jakim czasie żyjemy ludziom, co... Oczywiście oprócz Ewangelii Chrystusa, który chce wybawić, żeby ludzie się ratowali, żebyśmy się ratowali z tego czasu, bo czas jest zły. My żyjemy w czasie złym. I my mamy się ratować i inni też wokoło nas. Mamy też ratować, mamy ich ostrzec, mamy im powiedzieć. Jeżeli tego nie zrobimy, krew ich będzie na naszych rękach. Nie myślmy, że będzie inaczej. Będzie krew. Ale Bóg tego nie chce i my też wątpię, żebyśmy chcieli mieć krew na rękach. Oczywiście nie fizyczną, ale krew. Krew ich będziemy mieć. Nie w sensie fizycznym, że się pobrudzimy krwią, ale w sensie duchowym, że nie przekazaliśmy, nie ostrzegliśmy i ludzie zginą. A Bóg mówi, będę żądał od was właśnie jakby zadośćuczynienia, boście nie wykonali mojej woli. A jeżeli wykonacie moją wolę, a ktoś zginie, to jest jego wybór, on zginie już tylko. Ale my zachowamy swoją duszę, my zachowamy swoje życie, my zachowamy zbawienie. Pamiętajmy o tym, bo mamy wielką odpowiedzialność, ale to bardzo wielką w tym czasie. Ogłosić ludziom, które nie jest kichle przywota. Jeżeli nie wykonamy tego, nie wykonamy woli Boga i nie liczmy na żadne zbawienie. Nie liczmy na żadne zbawienie. Bóg mówi, albo wykonamy Jego wolę, albo wykonujesz we wszystkim wolę, masz być posłuszny we wszystkim, albo staniemy się takimi jak Saul, który po swojemu robił, albo Kain, a później żądał od Boga błogosławieństw. Nie ma. Bóg ani nie wejrzał na ofiarę Kaina, ani nie przyjął ofiar Saula, które składał wbrew Bogu, bo zrobił to, co Bóg nie chciał. Po prostu sprzeciwił się Bogu. Pamiętajmy o tym. Idąc dalej, oddaje sprawiedliwość pokrzywdzonym i daje chleb głodnym, Pan uwalnia więźniów. Daje chleb głodnych. Pamiętajmy, że Bóg nas chce karmić w każdym czasie. Że chleb nie jest zależny tylko od naszej pracy. Że chleb, który będziemy jeść, chleb i woda, który nam jest obiecany przy końcu, chleb i woda, wystarczająco. To jest nam obiecane. My nie zginiemy z głodu. Bóg nam może zasłać nawet stół i zasyła wobec nieprzyjaciół. Zasyła nawet na pustyni, jak jest w Psalmie 23. Bóg może wysłać kruki, właśnie jak Eliaszowi na pustyni, co jest nawiązanie, wysłał ptaki, kruki, które mu przyniosły jedzenie. To nie jest żaden problem dla Boga. Żaden. Tylko kwestia, czy my wierzymy Bogu, ufamy zupełnie, poświęcamy się, a wtedy zachowamy życie. Bóg nas poprowadzi. Bóg się zatroszczy o nas. Wielokrotnie dawał wyraz w Biblii, ale też wyraz w moim życiu dawał, mam nadzieję, że waszym też, że pamiętacie te sprawy. Jeżeli nie pamiętacie, to zapisujcie sobie doświadczenia z Bogiem, kiedy was wyratował, kiedy wam odpowiadano modlitwy, kiedy dokonywał wspaniałych rzeczy w waszym życiu, żebyście pamiętali, żebyście oddali chwałę Bogu. Żeby nie było tak, że narzekamy, wchodzimy w przestrzeń narzekania albo strachu, lęku, a zapominamy wszystko, co Bóg do tej pory nas prowadził. Nasze doświadczenia z Bogiem, to jak nam okazywał miłość, jak odpowiadał na modlitwy, nagle zapominamy. W ogóle tego nie było, nie ma Boga, nagle Boga nie ma.
To jest straszne, to co się dzieje. Dlatego, że Bóg chce nam zbudować taką wiarę dzisiaj, żeby ta wiara była taka, że trzymamy cały czas. Nie ma czegoś skakania takiego chorągiewka. Po prostu cały czas ufamy Bogu niezależnie od czynników zewnętrznych. Niezależnie co się w naszym życiu dzieje. Cały czas ufamy, bo wiemy, że Bóg jest stały. Bo Bóg jest ten sam. On się nie zmienia, jak jest napisane. Jezus Chrystus wczoraj i dziś i jutro ten sam. On jest ten sam. Nie zmienia się. Nie ma u Niego żadnego zaćmienia, jak w Jakubie jest napisane. Żadnej zmienności. Pan otwiera oczy ślepych, uwalnia więźniów, z czego? Z grzechu. Nas uwalnia, innych chce uwolnić. Dlatego mamy ogłosić tu anielski chleb żywota. Mamy ogłosić właśnie tą Ewangelię trójanielską, żeby ludzie przyjęli, chleb prawdziwy, czyli Chrystusa, żeby On ich mógł uwolnić od grzechów. Żeby mógł ich uwolnić, oczyścić serca, żeby mogli być wolnymi naprawdę. Prawda ma was wyswobodzić, jak Piotr. Przyjmiecie prawdę, ona was wyswobodzi. Przyjmiecie mnie, a ja was wyswobodzę. Wyprowadzę na wolność. Nas najpierw, a później my idziemy. Nas ma Bóg uwalniać, a my mamy iść innych uwalniać. Oczywiście Bóg przez nas. Pan otwiera oczy ślepych. To jest właśnie ten element otwierania, żeby się ktoś wyszedł z więzienia, to musi najpierw otworzyć oczy, że jest w więzieniu. Jeżeli nawet sobie nie zdaje sprawy, że jest w więzieniu, to on nigdy nie opuści tego więzienia. Bo on sobie nie zdaje sprawy, że on jest w więzieniu. On będzie uważał, że nie jest. Tak jak George Wells to przedstawił, pokrótce opowiem, posłyszeć taką Dolina Ślepców, taką książkę, której ja osobiście nie czytałem, ale słyszałem o niej. Ale była taka sytuacja, że no, streszczenie czytałem gdzieś, że pewien podróżnik wędrował, który miał wzrok i trafił do krainy ślepców. Wszyscy byli ślepi. I zaczął im tłumaczyć, że oni są ślepi, że zaraz, że to nie jest tak, że zupełnie inaczej świat wygląda, że on to widzi. Ale oni stwierdzili, że on jest jakiś dziwny, więc po prostu no, ważne, żeby on nie mówił takich głupot, żeby on się stał tak jak oni. Złapali go i mu wyłupili oczy. To tak w nawiązaniu do tego, że ludzie, którzy jakby jesteśmy zapatrzeni i ślepi na coś, i nam się udaje, że ta rzeczywistość to jest jedyną rzeczywistością, to wtedy rzeczywiście będziemy robić coś takiego, jak ci ludzie tam ślepi. Po prostu, bo dla nas będzie jedna rzeczywistość tylko. I ta, którą nam się podaje, serwuje i ona jest jedyną rzeczywistością, jaka jest. Ale to jest kłamstwo. My wiemy, że to nie jest jedyna rzeczywistość. Jest rzeczywistość Boża i rzeczywistość ta tego świata. Są dwie rzeczywistości. I nie jest jedna tylko tego świata. Jeżeli nie wierzysz w Boga i jesteś ateistą, to wtedy pewnie tak. Chociaż prawdziwych ateistów ja nie spotkałem, bo to są ludzie raczej zbuntowani przeciwko Bogu, a nie ci, którzy naprawdę wierzą, że nie istnieje Bóg, bo wtedy by się nie buntowali. No bo przed kim, skoro Go nie ma. Więc to jest dziwne i nielogiczne. No a skoro się buntują, znaczy się, że jednak gdzieś tam poświadomie wierzą, tylko po prostu nie chcą przyjąć, są zbuntowani. Więc taki człowiek, jeszcze ja rozumiem, on odrzuca to, on jest sam na tej ziemi, po prostu sam jakby się prosperuje, ale człowiek, który ma świadomość, że jednak jest Bóg, który ma świadomość, że Biblia jest i że On jest prawdą Bóg, jak może wierzyć kłamstwu? Niech każdy się zapyta siebie i zanalizuje to. Czy my rozumiemy w ogóle, co to jest porządek Boży, a porządek ludzki? Nie do końca. My nie znamy różnych pojęć, my nie mamy pojęcia, czym się charakteryzuje porządek Boży, czym ludzki i że często wchodzimy w ten porządek ludzki i nam się wydaje, że to jest porządek Boży. Ze ślepoty naszej. Pan otwiera oczy ślepych, czyli nam potrzeba, żebyśmy otworzyli oczy przede wszystkim, żeby innym później oczy otwierać. Przez nas Bóg mógł. Pan podnosi przygnębionych, Pan miłuje sprawiedliwych. Tak. Pan podnosi przygnębionych, czyli tych, jeżeli jesteś przygnębiony, jeżeli jesteś złamany, to Pan podnosi. Jeżeli pokutujesz, to Bóg cię później podnosi, później ci daje w serce radość wlewa. Jeżeli masz czas pokuty prawdziwej przed Bogiem, zapłakanie nad grzechami, dogłębnego takiego, to później masz wielką radość. Ja doświadczyłem tego i wiem, co mówię. Doświadczyłem tego w Londynie i nie tylko. Tam, kiedy Bóg mnie dotykał. Pan miłuje sprawiedliwych. Tak, właśnie ci, którzy są sprawiedliwi. Ci, którzy są sprawiedliwi we wszystkim. Nie wchodzą w żadne kłamstwa, w żadne układy. Nie mówią jak ten świat. Mówią inaczej. Mówią pod prąd, idą pod prąd tego świata. Oni nie łączą się z tym światem. Oni w jednym wołaniu nie mówią pokój i bezpieczeństwo, pokój i bezpieczeństwo. Cokolwiek świat wam powie, macie to robić, bo to jest dobre. Ja wiem, że to, co świat mi mówi, nie jest dobre. W ogólnym sensie. Oczywiście, jeszcze raz powtarzam bardzo ważną sprawę.
że to nie jest tak, że cały świat jest totalnie już zmanipulowany, wszyscy ludzie, nie, bo jeszcze są ludzie, na których Duch Święty działa w tym systemie i ludzie, którzy jeszcze mają jakieś pojęcie prawdy i chcą iść za prawdą, mają poczucie jakby sumienia, ich sumienie nie pozwala kłamać, manipulować innymi, ale większość ludzi nie ma tego. Większość ludzi to robi bez skrupułów. Tak, dzisiaj. Na wielu poziomach. Jesteśmy oszukiwani, okłamywani i tak dalej. Ale są jeszcze ludzie, i chwała Bogu za to, właśnie którym sumienie nie pozwala. I są wyżej postawieni, są, którzy są nawet, bym powiedział, nienawróceni, ale Duch Święty na nich działa. I wykorzystuje jako swoje narzędzie. Żeby jeszcze mówić prawdę ludziom, żeby ostrzegać, żeby otwierać oczy. Pomijając już nas szczególnie, jako lud Boży, który ma iść i ludziom otworzyć oczy, ma mówić prawdę, bo my jesteśmy dziećmi Boga, to dziećmi prawdy, a nie dziećmi kłamstwa. Jeżeli jesteśmy dziećmi kłamstwa, to jesteśmy dziećmi szatana. Biblia mówi wyraźnie, tu nie ma żadnych niedomówień. Albo jesteś w prawdzie i idziesz za prawdą i niezależnie jaką cenę poświęcisz, swoje życie nawet, cierpienie, wszystko, albo boisz się tego i nie chcesz iść za prawdą i idziesz w stronę kłamstwa. I zaczynasz manipulować innymi, bo się boisz, boisz się cierpienia, boisz się dla Jezusa, boisz się śmierci. Jesteś tchórzem. Ale będziesz to oczywiście chował, będziesz to tuszował, że jesteś zwykłym tchórzem. Ale Bóg nie chce tchórzy. W Jego dziele są ludzie odważni. W Jego dziele zawsze byli ludzie odważni. Ci, którzy naprawdę szli za Jezusem, byli całkowicie odważni. Oni na arenach ginęli, oni w różnych tych, oni stawali tak jak chust na sosach, ale to byli ludzie odważni, którzy do końca zachowali wiarę, którzy do końca mówili prawdę w tym świecie kłamstwa i dali świadectwo, że prawda istnieje, że Bóg istnieje. A ty, który przechodzisz na stronę wroga, który zaczyna mówić kłamstwa, który zaczynasz mówić, uspokajać lud, w pokój i bezpieczeństwo, kiedy pokoju i bezpieczeństwa nie ma, jesteś jego narzędziem, nie Boga. Nie Boga. Bóg nie ma z tym nic wspólnego. Tak jak nie miał z fałszywymi prorokami, którzy wołali pokój i bezpieczeństwo w czasie Jeremiasza, a pokoju i bezpieczeństwa nie było. Ale oni wołali ten pokój. Oni wołali, łamali jarzmo. Wzięli nawet od tego. Więc od Jeremiasza i złamali to jarzmo. A Bóg powiedział przez Jeremiasza później, złamałeś drewniane jarzmo, to ja ci dam żelazne jarzmo, którego już nie złamiesz. Już nie złamiesz. Więc miejmy to na względzie, kochani, to jest mocne ostrzeżenie dla nas, bo my potrzebujemy też ostrzeżenia, potrzebujemy zachęty to, że w Chrystusie mamy zwycięstwo. I to jest cudowne. My dzisiaj to potrzebujemy, ale potrzebujemy też napomnienia, żebyśmy oprzytomnieli, żebyśmy zaczęli naprawdę poddali całkowicie serca Bogu i żebyśmy żyli w prawdzie, a nie połowicznie. Jeżeli twoje serce nie jest poddane całkowicie Bogu, to wtedy przyjmujesz właśnie to kłamstwo tego świata. Ten porządek ludzki. I ty chodzisz w nim i uważasz, że to jest porządek Boży, że to jest normalne. To nie jest normalne. Bo Bóg nie ma z tym nic wspólnego. Pan strzeże przychodniów, pomaga sierotę i wdowę, ale krzyżuje drogę niegodziwych. Pan strzeże przychodniów. Zobaczcie, czyli wdowę, sierotę, ludzi biednych, miłuje sprawiedliwych. My mamy okazywać miłość takim ludziom. Mamy ich wspomagać. Mamy bezdomnych, najgorzej śmierdzących ludzi brać pod skrzydła, pomagać im. Okazywać im miłość i miłosierdzie, bo to są ludzie, których Bóg kocha. Ale krzyżuje drogę niegodziwych. Czyli tych, którzy idą za kłamstwem. Właśnie tak. Jeżeli idziesz za kłamstwem, to stajesz się niegodziwy. Kiedy mówisz pod prąd, kiedy idziesz z prądem, kiedy płyniesz z prądem tego świata, stajesz się niegodziwy jak ten świat. Przyjmujesz jego znak, tego świata. Przyjmujesz to myślenie. I wtedy stajesz się niegodziwy. A Bóg cię w końcu ukrzyżuje. Przyjdzie ten moment. Sądy Boga będą. Tak. I to nieważne, że ktoś się wzruszy, ktoś powie, ojej, moje uczucia religijne są naruszone. Dzisiaj jest to głośne. Dzisiaj grzech kwitnie, bo ludzie boją się naruszyć uczucia drugiego. Lepiej, żeby on zginął wiecznie, niż żeby naruszyć jego uczucia. Słuchajcie, jakie to zwiedzenie. Lepiej, żeby ten człowiek zginął wiecznie i był potępiony, niż żeby był uratowany, ale jego uczucia były naruszone. Nie, nie. Jego uczucia są najważniejsze. Człowieka nie można. Uczucia człowieka rolę Boga grają.
nie można ich ruszyć. One są nienaruszalne dzisiaj. Dziwny czas. Dziwny czas. Czas końca. Pan strzeże przychodniów pomagać sierotom, ale krzyżuje drogę niegodziwych. Krzyżuje, przyjdzie ten czas. Pan będzie królował na wieki. Twój Bóg o Syjonie z pokolenia w pokolenie. Alleluja. Pan będzie królował. Pan zwycięży. I wszyscy, którzy pójdą za Nim i ukochają prawdę do śmierci, zwyciężą. Którzy nie boją się prześladowań, nie boją się śmierci, nie boją się niczego. To są prawdziwi chrześcijanie, to nie są tchórze. To są ci, którzy idą za Bogiem, którzy mogą powiedzieć jawnie prawdę, niezależnie od tego, jak z nimi świat postąpi. Bo jak mówisz Ewangelię, mówisz też prawdę. I świat z Tobą postąpi właśnie tak. Życie zniszczy, bo nie będzie chciał słuchać prawdy. Bo świat idzie w kłamstwie. Poza wyjątkami, które są jeszcze i chwała Bogu, ludzi, którzy są przy Bogu, którzy wołają, że jest wojna, nie ma pokoju i bezpieczeństwa, że jest wojna i my musimy mocno stanąć przy Chrystusie. Oczywiście orężem naszym nie jest miecz fizyczny, nie jest walka z kimkolwiek, ale orężem naszym co jest? Słowo Boże, oczywiście. Naszym orężem jest pokojowy oręż, miłości, to jest oręż nasz. Miłości za tymi ludźmi, że ja ich ostrzegam, bo ja ich kocham. Ale jeżeli ich nie kocham, to nie będę ich ostrzegał. Niech giną wiecznie. Ale ich uczucia nie naruszę. No bo to jest wyraz światowej miłości. Uczucia nie mogę naruszyć kogokolwiek, ale on zginąć wiecznie może. To jest to zwiedzenie szatańskie właśnie, w którym często ulegamy. Kochani, oczywiście jeżeli mamy napominać, jeszcze się odniosę do kwestii napominania na koniec, to mamy napominać to zawsze z Bogiem, z miłością. Mamy najpierw gotowi być umrzeć za tego człowieka, tak go kochać, żeby go ratować. Ale mamy też konkretnie mu powiedzieć pod natchnieniem Bożym i tylko pod natchnieniem Bożym. Nigdy w życiu inaczej. To jest prawdziwe zwrócenie uwagi i ostrzeżenie. I to ostrzeżenie musi być tak dokonywane, tylko pod natchnieniem Bożym. Ale nigdy w życiu, że ktoś mi przyjdzie i powie, że absolutnie, my nie mamy, głosimy, tylko mamy pokój, śpijcie, jest dobrze, jest fajnie, będzie dobrze, zaraz koronawirus minie, będzie superlatywnie, będzie cudownie. Naprawdę? Czyli Jezus nie powróci, sądów Boga nie będzie, nie ma tego wszystkiego. My nie żyjemy w czasach ostatecznych, my nie żyjemy na pięknej łące, gdzie jest, nie ma wojny między szatanem, Bogiem, nie ma niczego. Rozumiem, że tak to jest. No bo skoro pokój i bezpieczeństwo, to wszystko super będzie. Tak samo jak fałszywi prorocy wołali, pokój, bezpieczeństwo, nie pójdziesz, Babilon nie zdobędzie Jerozolimy, nie uprowadzi. A efekt był taki, że przyszedł i zdobył. I mało tego, król, który się tak bał, zostały mu wyłupione oczy. I taki efekt był tego. Bo się bał bardziej człowieka i słuchał ludzi niż Boga. I słuchał Boga. Efekt taki. Kenan, który był pierwszym fałszywym prorokiem, który dawał taką nadzieję, Bóg powiedział, że zginiesz za rok. O tej porze i zginął. Stracił życie. I to się wypełniło. Dokładnie. Ale kiedy Babilon uprowadzał Izraelczyków, to Jeremiasz powiedział do króla, do innych, gdzie są ci wasi prorocy, którzy prorokowali, że Babilon nie zdobędzie, że spokój i bezpieczeństwo, którzy fałszywe bezpieczeństwo nadali fałszywy pokój. Gdzie są ci fałszywi prorocy? Gdzie oni są? Gdzie oni teraz są? Nie ma. Oni są teraz. Teraz są, żeby zwieść ludzi. Teraz są. A później ich nie będzie. Później będą milczeć. Kiedy będą uprowadzane, kiedy się wypełnią słowa Boga, kiedy przyjdą sądy Boga. Kiedy się okaże, że to, co inni mówili, mówili prawdę, a oni mówili, że to nieprawda, że pokój i bezpieczeństwo, a inni mówili, że nie ma żadnego pokoju i bezpieczeństwa, to ci później co będzie? Jak to się wypełni, to będą milczeć. Gdzie oni są? Gdzie oni się podzieli z prorokowaniem pokoju i bezpieczeństwa? Gdzie? Dlatego warto się zastanowić nad tym, warto poczytać Księgę Jeremiasza w kontekście czasów końca, w kontekście naszych czasów. Bo wszystko to służy ku naszemu zbudowaniu. Więc wszystko to ma jakieś odniesienie do naszego czasu też. I w tym kontekście też to jest odniesienie, więc warto postudiować. Zachęcam Was, postudiujcie Księgę Jeremiasza w kontekście czasów ostatecznych, w kontekście fałszywych proroków, w kontekście pokoju i bezpieczeństwa. Nowy Testament postudiujcie, żebyście wiedzieli, że my nie mamy pokoju, nasze poselstwo też nie jest pokoju i bezpieczeństwa. Ellen White wyraźnie to pisała.
Nasze poselstwo nie jest pokoju i bezpieczeństwa, nie jest usypianiem ludzi. Nasze moje jest budzeniem ludzi do życia z Chrystusem, do stanięcia mocno za prawdą. Oczywiście będzie to oznaczać postawienie się, ale pokojowe, ale postawienie się, bo jeżeli tego nie zrobisz, to zginiesz wiecznie. Dlatego ja nie słucham ludzi. Ja słucham Boga. Ja idę za Bogiem i Bóg, co mi powie, to jest najważniejsze. Słowo Boże, jeżeli ktokolwiek mi coś mówi, nieważne kto, mówi mi wbrew to, co Pismo podaje, to dla mnie jest to zwiedzenie. Ja nie polegam na człowieku. I nieważne kto jeszcze raz mi to powie. To może być najwyżej postawiony, najbardziej wspaniały człowiek. To nie jest istotne. Jest tylko człowiekiem. Dla mnie jest najważniejsze, co mówi Biblia. Jeżeli to się nie zgadza z Biblią, ja to odrzucam. I każdy zrobi z nas, kto będzie chciał. Ale jeżeli pójdzie za Bogiem, zwycięży. Jeżeli pójdzie za człowiekiem, przegra. Jak i on. Jest to przekleństwo. Biblia pisze wyraźnie i zaznacza tak, że nie ma wątpliwości. Poczytajcie sobie 17 rozdział Jeremiasza. Pójście za człowiekiem oznacza przekleństwo. Pójście za Bogiem oznacza zwycięstwo. Masz wybór. Życie albo śmierć. Przekleństwo albo błogosławieństwo. Wybieraj. Wybieraj. Masz wybór. Niech Bóg was błogosławi i niech spowoduje, że mocno się chwycicie Chrystusa, poddacie całkowicie serca i z wiarą, z odwagą pójdziecie i będziecie świadectwem Jego. Dla innych, żeby jak najwięcej osób mogło być zbawionych.